Cześć wszystkim na moim kanale Maki Games. Dzisiaj nagrywamy Farminga 15 na normalnej mapce z 15. Dziękuję również za komentarze, które mi wysłał Rafał oraz inni, że mam sobie na przykład kupić case'a, zbieram na niego, kupimy sobie oczywiście. Dalej, że kultywator, że przed naszym nowym siewnikiem nie trzeba kultywatorować, więc to jest też bardzo dobry plus. Dziękuję za te komentarze i sprzedamy sobie w dzisiejszym odcinku ten nasz stary kultywator. Ok, tu mamy zboże do koszenia, tu już zasiałem. Teraz tutaj kosi kombajn, tu nam niestety uschnęło, a my sobie tutaj będziemy już siać i już wam pokażę, jak on działa. Przed tym tutaj zbiera to i za sobą sieje od razu, jak tu możecie zauważyć. Tutaj sieje, a tu bronuje. Sieje i bronuje. No, więc super, że w ogóle takie coś jest. No, a my sobie wywozimy zboże naszym dojczwarkiem. Okej. Dobra. Niestety mamy trochę małą przyczepę, dlatego będziemy musieli sobie kupić jakąś większą. Teraz tyle będzie rzeczy do kupienia, że masakra. Dobra. My w przyczepie mamy pszenicę, którą teraz sobie wysypiemy, ale jeszcze sprawdzę za ile. O, to. Pszenica jest w dół. To kicha. Trudno, wysypujemy. Ciekawe, ile dostaniemy. I jesteśmy na plusie, nareszcie. Jesteśmy na plusie. Ale i tak dużo. Za ile tu się mieści? Ups, przepraszam was. Nie wiem, ile tu się mieści w tej przyczepie, co ton, ale myślę, że z 5 ton. Może nie 5, nie wiem. Tu się będzie mieścić, to za to na 1000 nie jest źle w sumie. Dobra, my sobie tutaj zostawimy przyczepę i jedziemy sprzedać nasz kultywator do sklepu. Dobra. Jeszcze na samym początku chciałbym powiedzieć, żebyście subskrybowali ten kanał oraz jeśli się wam podobało, dajcie łapkę w górę. No, bo jednak duża część z was tego kanału nie subskrybuje oraz nie lajkuje. Więc z tego powodu jest mi trochę przykro, a tym, którzy to robią, którzy lajkują i subskrybują, bardzo za to dziękuję. Dobra, więc my już jesteśmy koło naszego kultywatora. Dobra. Okej. Kurczę. Dobra, jedziemy to sprzedać, no bo nam nie jest po prostu potrzebny, jak już mamy siewnik, który i kultywatoruje i sieje za jednym razem, no to nam niepotrzebne jest takie coś, żeby dwa razy kultywatorować i siać potem. No i na co będziemy pierwsze zbierać? Ja myślę, że najpierw będziemy sobie zbierać na
na po prostu większego kombajna, bo to też mamy trochę sporo do koszenia i żebyśmy już mieli takiego jednego większego kombajna. No i po tym jak będziemy mieć kombajna, to myślę, że sobie na przyczepę będziemy zbierać, bo przyczepę też za dużo nie mamy, gdyby się nam oczywiście przydała. Dobra, a może też się spytacie, dlaczego ja jeżdżę sprzedawać tutaj do sklepu, a nie mogę tak internetowo? Dlatego, że tu się sprzeda to drożej niż w sklepie, niż internetowo. Na przykład internetowo bym to sprzedał za jakieś 3000, a tu sprzedaję za 5000. Więc to jest też o dwa razy tutaj drożej się to sprzedaje. Dobra. My sobie jedziemy tym na farmę. Ok, i teraz będziemy jechali po przyczepę, więc żeby nie przedłużać, to ja sobie pojadę na pole po przyczepę, więc widzimy się po krótkiej przerwie. Ok, więc ja już przyjechałem, już mi kombajn wysypał zboże. Dobra, Naszka jest tutaj, sieje. Dobra, tu już mamy trochę uschnięto, ale to da się załatwić. Ok, więc ja myślę, żeby nie przedłużać, zrobię małą przerwę, aż Kejs nam zasieje i kombajn skosi. Więc widzimy się ponownie po krótkiej przerwie. Ok, więc ja już jadę z ostatnią maszyną na naszą farmę. Całe pole mamy gotowe, inne pola też. Więc myślę, że na następnym odcinku zrobimy sobie żniwa. Nasze już drugie żniwa na tym farmingu sobie zrobimy. Ponieważ tamte pole na wprost mamy zasiane i te po lewej stronie też mamy zasiane pole, więc myślę, że w następnym odcinku będziemy już mogli sobie je kosić powoli. Dobra, więc my sobie teraz zaparkujemy, bo nic już więcej do robienia nie mamy. Przepraszam. Nic już do robienia nie mamy, więc myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Subskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków z Farminga 15 i 17 oraz jeśli się wam spodobało, dajcie łapkę w górę. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.